aby ustalić liczbę punktów znajdujących się w poligonie, narzędzie nazywa się, mogę wpisać licz i tu w wektor analiza mam policz punkty w poligonie. Wybieram to narzędzie, wybieram warstwę wejściową poligonową Złotowski, warstwa wejściowa punktowa miejscowości, innej nie mam. Są też opcje wag do uwzględnienia. Jeśli na przykład jednym z atrybutów miejscowości jest liczba mieszkańców, to mógłbym policzyć nie tyle ile jest miejscowości, ale ilu mieszkańców łącznie mieszka w powiecie. Nazwa pola, czyli kolumny z wynikiem. Jak ma się nazywać kolumna z tą liczbą miejscowości? Pamiętamy, że do 10 znaków. I warstwa wynikowa. Czy to będzie warstwa tymczasowa? Wtedy wynik, pamiętamy, mamy tylko na chwilę. Czy zapiszę to do pliku? Klikam uruchom. Powstała warstwa wynikowa liczba. Zobaczcie, jest to warstwa, która obejmuje cały powiat złotowski, bo to była operacja na powiecie złotowskim. I mamy informację, że liczba miejscowości to 11. Drugie narzędzie, które chciałem pokazać, to poligonem będzie znowu złotowski, liniami będą rzeki, długość rzek. On jeszcze policzy, ile różnych rzek przy okazji jest. Liczba rzek i taką warstwę mi stworzy, czyli złotowski, długość rzek. Zapisz, uruchom i powstała taka warstwa. Znowu warstwa, która wygląda dokładnie tak jak warstwa z liczbą, w sensie geometria powiatu, natomiast posiada atrybut długość rzek oraz liczba rzek. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, jeśli wykonywałbym tak te operacje, to będę miał coraz więcej plików ze złotowskim, ale z różnymi atrybutami zgromadzonymi w różnych warstwach, więc może warto pomyśleć i następnym razem, sumując te linie, wziąć jako wejściowy nie złotowski sam w sobie, ale tą warstwę z liczbą, czyli tam, gdzie mam powiat złotowski, ale już liczbę miejscowości i doliczę przy okazji długość rzek. Albo wezmę teraz długość rzek, a doliczę jeszcze linię, na przykład długość szlaków pieszych. I powstanie mi plik wynikowy, w którym będą i szlaki piesze, i długość rzek policzona, czyli kolejna warstwa. No to trzeba już sobie jakoś w głowie ułożyć, co do czego obliczamy, gdzie mamy jakie wyniki. I dlatego też, moi drodzy,